skąd czerpać energię życiową? Coraz więcej osób jest w kryzysach, w różnych kryzysach. Jak ja widzę ciebie tutaj na miejscu, tryskającą tą energią taką. I żeby chciało nam się chcieć. Będę ślęczyć tym pędzelkiem te numerki, ja za energiczna jestem. Czucie się potrzebną. No się już i rozbieram, i ubieram, i odchudzam, i gotuję, i robię wszystko. O tym, skąd czerpać energię życiową. Często mnie pytacie, skąd ja czerpię, skąd u mnie tyle wigoru, ale jakby moja recepta nie musi być jedyną słuszną. W związku z tym, żeby pokazać na temat innych recept, pomysłów i rekomendacji na szukanie energii w życiu i takie chciejstwo, zaprosiłam dwie fantastyczne kobitki. Jest z nami Kinga Klejment. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kinga jest trenerem rozwoju osobistego, zajmuje się motywacją, zajmuje się takim zachęcaniem właśnie do działania, robi to zawodowo i dzisiaj podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, ale jest też z nami żywy przykład energii, która do nas przyjechała dzisiaj z Piły. Mianowicie z Piły przyjechała do nas cudowna, fantastyczna nasza ukochana Krysia Nowak. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry, witam wszystkich, witam moje kochane Krysia dziewczyny. Jest liderką naszej społeczności od samego początku. Jej komentarze, poczucie humoru i wspaniały też wygląd, na którym nas piła w spale, spała w pile. To jak śpiewał Artur Andrus. Tak. Piłem w spale, ja nie wiem, czy ja piłam w spale, czy spałam w pile, nie pamiętam. Wszystko jedno. Krysia, ja lubiłam i to, i to. Krysia, i to, i to. Krysia nas naprawdę bawi i zachwyca i swoim wyglądem, i tym, że dba o siebie, i tym, że jest bardzo energetyczna. I dzisiaj nam powie, skąd ona czerpie energię. Ja też się podzielę, ale zacznijmy od Kingi. Kingo, zajmujesz się zawodowo zachęcaniem ludzi do działania w różnym kontekście. Powiedz mi, zacznijmy może od takiego pytania podstawowego. Skąd się bierze, że ta chęć do działania nam spada? No bo jakby nie spadała, to by twój zawód był, że tak powiem, kompletnie zbędny i nasze takie audycje tam pitulitu, nie? Skąd się bierze, że to nam znika, gdzieś się zapodziewa? Z moich obserwacji najczęściej wynika to ze stresu, a stresów jest bardzo dużo i coraz więcej osób jest w kryzysach, w różnych kryzysach. I to jest numer jeden. Poza tym brakuje nam tej energii, ponieważ mamy za dużo na głowie i w szczególności, tak jak wcześniej wspomniałaś, kobiety cały czas coś robią. Takie ciężarówki, wiesz, tak, lokomotywy tak, prowadzące, nie? Jak czegoś nie robią, to mają poczucie winy, że tracą czas. Tak, i to jest takie, i nie potrafią odpoczywać. I to jest też problem właśnie, który nas prowadzi do tego, że przestaje nam się chcieć, bo jesteśmy przemęczone. Poza tym kolejną sprawą są choroby różnego rodzaju, no tak. Więc trzeba dbać o swoją odporność. Jak zdrowie nie domaga, to trochę ci się nic tak. Nie chce, prawda? I brak poczucia sensu życia, tego celu życiowego. Więc bardzo ważne jest, żeby posiadać to swoje po co i żeby chciało nam się chcieć. Wstać rano w ogóle. A jeśli ktoś nie ma takiego celu, no to niestety ta motywacja spada i coraz jest gorzej z dnia na dzień i wtedy coraz więcej już teraz osób popada chociażby w depresję. Obniżenie nastroju, depresję, tak, zaburzenia psychiczne. Tak. Powracające się stany złego samopoczucia i po prostu wpadamy w jakąś taką czarną otchłań, z której ciężko jest wyjść. Słuchajcie, przyczyn może być, jak słychać, dużo. Tutaj myślę, że Kinga zebrała takie powszechne, trochę takie jako signum temporis, znak czasów dzisiejszych. Ale myślę, że jest jeszcze jedna rzecz a propos tego takiego braku poczucia celu. Że my mamy tak zwany syndrom nudy drugiego pustego gniazda. My możemy mieć syndrom oczywiście aktywności wynikającej z tego, że te pisklęta wyleciały i mamy to, bo mamy pierwsze puste gniazdo, jak jeszcze nie mamy dzieci, potem mamy pełne gniazdo i potem mamy drugie puste gniazdo. I teraz pytanie, co my z tym drugim pustym gniazdem zrobimy, to zależy od nas, bo nam, wiesz, odchodzimy na emeryturę, przestajemy chodzić do pracy, albo wdowiejemy, albo mamy trochę skapcaniałego tego dziadka, który tam tylko ten foteling i piloting uskutecznia. W związku z tym powiedz nam, co może nam pomóc w
odnalezieniu chęci do aktywnego życia, kiedy czujemy, że ona nam spadła? Taką najprostszą podpowiedzią to jest słowo działanie. Po prostu działać. I tutaj polecałabym planowanie. Po prostu planowanie naszego dnia, każdego dnia od samego początku do końca tego dnia, więc tak zwane zarządzanie sobą w czasie jest teraz dość popularne hasło, więc rzeczywiście trzeba się trochę przymusić na początku do tego, żeby dobrze zorganizować sobie dzień. Ja zachęcam kobiety, które właśnie przechodzą już na emeryturę najczęściej. Co tu organizować, jak my rano wstajemy i się doglądamy, potem dobra, no tu podleję kwiatki, tu pójdę po chleb, no i takie mamy, wiesz, cele życiowe dzienne, no. Tak. Prowokuję cię oczywiście. Tak, zachęcam do tego, żeby zacząć aktywnie działać w różnych grupach społecznych. Chociażby Uniwersytet Trzeciego Wieku jest cudownym rozwiązaniem dla osób, które chcą się rozwijać jeszcze, bo pamiętajmy, że my się rozwijać musimy nawet do końca naszych dni. To nie jest tak, że przychodzi taki moment w naszym życiu, że już koniec i nic ze sobą nie robimy. Wręcz przeciwnie, żeby być zdrową i szczęśliwą i żyć długie lata właśnie trzeba w tym ciekawość zdrowiu, mieć cały czas. Trzeba mieć ciekawość, trzeba cały czas robić i trzeba też być z innymi ludźmi. Więc, no właśnie. No właśnie. Czy myślisz, że internetowe bycie z innymi ludźmi, tak jak nasza społeczność, też sprzyja temu energetyzowaniu się? Nie musi być koniecznie w realu, prawda? Jak najbardziej. Ja prowadzę od 2018 roku społeczność kobiecą i u nas się nawiązało bardzo dużo przyjaźni, tak samo jak w twojej społeczności. I wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, motywujemy się, inspirujemy się każdego dnia. Również odwiedzamy siebie i nawet jeździmy... To przychodzi u was też do realu. Tak, przychodzi do realu i ten real też jest cudowny. Mamy kilka fotek ze spotkań Kingi, czy nie mamy? Proszę, to jest dowód na to, że się spotykacie w realu, tak? Twoje tak, kobitki. Tak, spotykamy się, cały czas się spotykamy regularnie w realu, ale również w online codziennie wspieramy się i ten online dał nam bardzo dużo możliwości, więc ja jestem bardzo wdzięczna za technologię, która do nas przyszła i z której możemy korzystać, bo dzięki temu chce nam się bardziej chcieć, ale mamy możliwości uczestniczenia w różnych spotkaniach na przykład, czy w różnych edukacyjnych programach, gdzie byśmy tego nie miały, gdyby nie było online. To prawda. To prawda, trzeba łączyć ten real z online'em, a tutaj Krysia już, słuchajcie, przebiera nogami, rwie się, bo energia ją oczywiście rozsadza. Na razie siedzisz jak paprotka, bo to był czas Kingi, ale już teraz, Krysiu, do ciebie przechodzę. Krysiu, jesteś osobą, odkąd cię poznałam, uśmiechniętą, radosną, pogodną, aktywną, bardzo zadbaną, elegancką, pamiętającą o sobie i taką ja ciebie zawsze widzę, jak czytam twoje komentarze, bo kilkakrotnie miałyśmy okazję się spotkać. Powiedz mi, jaki jest twój sposób na to codzienne zasilanie? Gdzie jest ta twoja ładowarka życiowa? Przede wszystkim dziękuję za tą masę komplementów, którą oblałaś. I wiesz, moim zadaniem tutaj dzisiaj jest powiedzieć, skąd ja czerpię tą energię i wiesz, ja się taka przy tobie malutka od razu zrobiłam, bo jak ja widzę ciebie tutaj na miejscu, tryskającą tą energią, taką mówiącą do wszystkich, tak odważnie, tak z głowy, tak bez kartek, na pewno jakieś przygotowanie oczywiście jest, ale... I ja ciebie podziwiam. Czasami po bywam tylko inteligentna, czasami inteligentna i przygotowana. Ja myślę, że zawsze inteligentna, a przygotowana różnie. Na bieżąco. Zadzwoniłaś do mnie w tym tygodniu, zaskoczyłaś mnie bardzo tym telefonem. To była ta niespodzianka od ciebie dla mnie. Bardzo dziękuję. No przyznam szczerze, że trochę jestem zestresowana, bo przecież nie na co dzień się występuje w studio telewizyjnym, ale muszę wam powiedzieć, że jest tu świetnie, czy jest profesjonalnie, tak jak ja zawsze patrzyłam do tej pory z telefonu na studio, to tak gdzieś tam przeleciało. Wydawało mi się, że to taka domowa robótka. O nie. Pełen profesjonalizm. Tak, domowa robótka to była na babci w domu, tu są lampy, tu jest świetnie. No
pomijam już samą atmosferę, albo może przede wszystkim atmosfera. Także cudownie. Tak jak dziewczyny mi mówiły, bo napisałam post wczoraj, że jadę, że mam stresika, tak mnie wspierały tam niesamowicie. To, co pani mówiła przed chwileczką o swojej grupie, tak? To samo dokładnie jest w naszej. I jak Beatka zadzwoniła do mnie, to ja się tak zastanowiłam. No bo właśnie mnie zaskoczyło to, co ty powiedziałaś. Tak, tak. Zastanowiłam się, czy aby na pewno do tej osoby zadzwoniła, o której myśli, w sensie tej energii. W sensie tej energii. Ja po prostu w marcu, no już teraz zeszłego roku, potwornie się rozchorowałam. Nie będę o chorobie opowiadała, bo to żaden temat ale przyjemny. Ale miałeś duży kłopot zdrowotny. Ale był bardzo duży kłopot zdrowotny, a tak przy okazji Jadziu, Marysiu, Margoniu, Iwonko, bardzo wam dziękuję za wsparcie w tym czasie. To było tak wielkie wsparcie, ta motywacja moich dziewczyn. Tej naszej społeczności, tak? Tej naszej społeczności, że to jest nie do wyobrażenia. Także serducho do was ode mnie. Ale jak ty zadzwoniłaś, to akurat byłam... Powiedziałaś mi, że nie bardzo. Tak, tak. Akurat wracałam, byłam po pobycie u lekarza kolejny raz i tak nie za bardzo chciałam przyjechać, bo sobie myślę, taka skapcaniała jeszcze jestem, deczko po tej chorobie. Ale wracając, słuchajcie, zanim to było jakby zbieg okoliczności, zanim Beatka zadzwoniła, no dosłownie może 15 minut wcześniej, tak szłam, patrzyłam sobie w niebo i myślę, Boże, Krystyna, zrób ty coś sobą. Ale ty zdajesz się, że przeżyłaś stratę kogoś bliskiego w tym czasie. Tak. O, też powiedziałaś mi, ja przepraszam, pozwoliłaś mi o tym powiedzieć, tak. Bo oprócz twoich kłopotów zdrowotnych, to trochę cię z tej energetyczności wybiła jeszcze strata siostry. Bliskiej osoby, czyli siostry. Tak. Tak. I ty powiedziałaś mi, co mnie po prostu zatkało, bo Krysia powiedziała mi na początku pierwsze słowa: Beatko, ja się chyba do tego tematu teraz nie nadaję. I to, co wydarzyło się dalej, jest trochę wodą na młyn tego, co ty powiedziałaś, Kingo. Bo ja chyba tobą nieświadomie potrząsnęłam, takie mam wrażenie. Tak, tak. To, co mówiłam, że szłam i myślałam, że muszę coś zrobić, tak. Że nie mogę się poddawać i chorobie, i towarzyszącym różnym innym emocjom. Wydarzeniom i tej ostatniej bardzo, bardzo przykrej sytuacji. I myślałam, jak wyjść do ludzi, jak się otrząsnąć z tego, co widzę na grupie, nasze panie piszą. Tej umarł ktoś, ta się rozchorowała, ta leży w szpitalu, tak? Że to jest proces jakiś dochodzenia do tego zdrowia. Wszystkie je wspieramy, tak? Trzymaj się, będziesz zdrowa, wrócisz do zdrowia. Ale czasami, kiedy jesteś taka przygaszona, to takie, wrócisz tak do zdrowia. I tak ostatecznie jesteś trochę sama. I tak, ostatecznie dokładnie. I tak jesteś trochę sama ze swoimi decyzjami. Dlatego postanowiłam sobie, a jeszcze w ogóle jak ty już przydzwoniłaś, to jest takie w zasadzie pierwsze dzisiaj moje po chorobie wyjście do ludzi. A ze znakomitym skutkiem, Krystyno. Och, Boże, dziękuję wzajemnie, drogie panie. O, i droga Swietko. Ja chciałam powiedzieć, że w międzyczasie zajęłam się panie u nas na grupie. Zaczęły malować po numerkach, tak? Te obrazy. Tak. Słuchajcie, w końcu i ja się skusiłam. A sobie myślę, Boże, będę zamówiłaś ślęczeć. Zamówiłaś sobie to malowanie. Tak, będę ślęczeć tym pędzelkiem te numerki. Ja za energiczna jestem, żeby siedzieć przy to właśnie jest moje wyobrażenie malowania po numerkach, że po prostu bym oszalała. Tak mi się wydawało, Beatko. Ja mówię, nie, to nie dla mnie, a to może na rolcach prędzej, na desko rolca, a nie kurde dziubać pędzelkiem. Ale kocham cię, Krystyna. Ale drogie panie, jest fantastyczna rzecz. Przy tym człowiek się tak wycisza. Ja to mówię wręcz wszystkim, że to się odmóżdżasz, tak? Przestajesz taką myśleć. Taką koncentrację na tym, co tak, robisz. Że dokładnie. Te wszystkie gdzieś tematy tam te dookoła, myśli tak. Coś sobie krążą, one tak wysoko. A nie dręczą. Nie dręczą. Mhm. To było pierwsze, co zrobiłam. O, widzicie, jak ja się ekscytuję, to ja nawet bardzo głośno mówię. Ja to zawsze, dobrze, Krysiu. Dzieci mówią, mamo, spokojnie. Dobra, czyli zaczęłaś, znalazłaś najpierw wbrew pozorom, w odzyskiwaniu energii znalazłaś sposób na wyciszenie.
Tak. Na takie uspokojenie, tak. Żeby się wyhamować. Na taką równowagę. Kłębowisko. Dojść do równowagi. I co dalej? No i co dalej? Oczywiście oprócz tego, że mam te cztery moje przyjaciółki, o których już wspomniałam, tak? I jestem z nimi w ciągłym kontrakcie. Każda z nich mnie podtrzymywała tam siuchtacie, na duchu. Siuchtacie na tym Facebooku. A gdzie to Facebook? A telefony, kochana. To już są przyjaźnie. To nie jest tak. No ta grupa, mówiało grozą. Tak, ta grupa już zrobiła to, że my się przyjaźnimy. No Iwonka Zając przecież, tak? Tak, no, to wiemy. No, serdeczna przyjaciółka. No i moje przyjaciółki z Piły. Postanowiłam, tak jak tu pani wspomniała, że wrócę, bo już brałam udział w zajęciach Uniwersytetu UTW. Trzeciego wieku w Pile. Mamy wspaniałą taką szefową Bogusię Cybulską w tym uniwersytecie. Zresztą też jestem z nią. Czyli nie często, wyjście ale do ludzi, tak już trochę zbierają. Wyjście do ludzi, tam jest czyli masa tak, znalezienie sekcji. Sposobu na wyciszenie i uspokojenie. To może być malowanie po numerkach, to może być haftowanie, to może być dzierganie, cokolwiek, co nas wyciszy. No już potem dzierganie jest... nie, bo już jest dziubanie, malowanie. To no dobra, ale ja mówię dla różnych osób, tak? Mówię tak ogólnowojskowo. Potem na pewno wyjście do ludzi, czyli kontakt w realu, telefon, wyjście gdzieś. Jeśli mogę. No, słucham oczywiście, jeśli mogę, no, po to tu jesteś. Bardzo fajna była dla mnie osobiście, ale z relacji z dziewczynami z naszej grupy wiem, że gimnastyka z naszym Piotrusiem. Słucham. Wróci, już nagrywamy. Już wiem. Nagrywamy. Za nim niesamowicie, ale oprócz tego, że będę to robiła z nim w domu, fajnie zabrzmiało. Piotrusiu, to nie było. Tysiące babci będzie z tobą coś robiło w domu. No tak. Nie wiem, co to z tego wyjdzie. I to o 9 rano, szykuj się. Tak. Ale oprócz tego też mam zamiar skorzystać z takich punktów dla seniorów, gdzie są przepiękne, nowocześnie wyposażone sale gimnastyczne. I to słuchajcie, wcale nie czyli po to, ruch. Żeby... po prostu ruch. Ruch czy dla to zdrowia. Będzie siłownia, gimnastyka tak. Z Piotrem, czy spacery z kijkami. Uwaga, jedna z naszych babci jest instruktorką chodzenia z kijkami. Zaprosimy ją i nauczymy się chodzić z kijkami, bo ja patrzę dookoła u mnie w lesie. Mnóstwo osób chodzi z kijkami, wszyscy chodzą źle. W związku z tym nauczymy się każdy chodzić, czyli aktywność fizyczna. Potrzebne dobrze? Hormony szczęścia są wtedy wydzielone. Dokładnie. Jest potrzebna. A jeszcze chciałam powiedzieć... No właśnie, chciałam do ciebie teraz, Kinga, bo to jest, ty jak paprotka siedzi. Tak, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo jest tych spotkań tutaj, jak Krysia powiedziała, bardzo dużo i tego naprawdę jest sporo, ale kobiety są zamknięte w domach i mają taką obawę, żeby wyjść z tych domów i pójść do nieznanych im osób. Ja chciałam te osoby są tylko nieznane za pierwszym razem. Tak, nieznane są za pierwszym razem, tak, a później się okazuje, że są cudowne przyjaźnie, tak jak tutaj w waszym przypadku. I ja mam wśród swojej społeczności osoby, które 2 lata dojrzewały do tego, żeby przyjść, ale jak już zaczęły przychodzić, to teraz są prawie na każdych spotkaniach. Więc, drogie panie, nie. Organizujcie się. Tak, nie bójcie się. My mamy dużo spotkań w realu, ale ostatnio takim tematem tygodnia, mamy takie tematy tygodnia w grupie, tematem tygodnia było, jak się realizujesz, jak się odnalazłaś, jak się czujesz u nas w grupie, jak w ogóle zaczęła się twoja przyjaźń z naszą, bo mamy fanpage Mądra Babcia, tam jest 400 tysięcy osób, ale mamy też grupę Mądre Babcie, tam jest 30 tysięcy. Już ponad? Ponad już, siuchtających ze sobą jak w maglu, wiesz, kobitek. Wiele z was pisze, że nie miałam jeszcze odwagi przyjść na spotkanie w realu. Spotkania w realu naszych babciowej społeczności są praktycznie w każdym województwie organizowane. Wystarczy dziewczynę po prostu ruszyć 4 litery, pójść i zobaczycie, jak tam jest fajnie. Najbardziej aktywny w spotkania jest południe, czyli Śląsk. Tam grupa śląska króluje. Już w tej chwili nawet były razem w Szkocji u jednej z babci, więc to w ogóle szaleństwo. Dziewczyny, spotykajcie się w realu. Naprawdę, jesteście tak samo sympatyczne jak na tym Facebooku w rzeczywistości. Tak? Trzeba się poznawać, wychodzić do ludzi. Ja wam powiem, to teraz Kingo, mam do was takie pytanie osobiste. Kingo, co dla ciebie, bo ty przekazujesz innym, dzielisz się, wspierasz nas w tym, żeby się zmotywować do działania. A powiedz mi, co dla ciebie osobiście jako Kingi stanowi największy akumulator życiowy? I potem to samo pytanie pani. A panią proszę pierwszą o odpowiedź.
Czucie się potrzebną. To jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że dla wszystkich ludzi, ponieważ jest to nasza pierwotna potrzeba. I kiedy ja realizuję siebie różnego rodzaju projekty, które właśnie dają sens jeszcze innym osobom, to wtedy mnie to motywuje do działania. Tak jest, absolutnie ja się z tym zgadzam, bo ja też na końcu się wyspowiadam krótko, Krysiu, a pomijając to, jakby teraz się zbierasz trochę po tych takich, wiesz, spadkach energetycznych, ale jak już wrócisz na miejsce, to gdzie będzie twój taki główny zasilacz tej energii? Beatko, ja może jeszcze tylko dodam, za chwilę odpowiem na to pytanie, albo to będzie również odpowiedzią na to pytanie, że w tym takim spadku tej energii, wtedy, kiedy było mi niedobrze, źle i tak dalej, moją motywacją było czekanie na narodziny drugiej wnuczki. Mam wspaniałą wnuczkę, 12-letnią Maję. A to trudne do powtórzenia, no. A ta druga, słuchajcie, no jestem w grupie Mądrej Babci, to jak tu nie wspominać o wnukach. Koniecznie. Tak? Koniecznie. A czy masz szansę być zaangażowaną w wychowanie i pomoc przy wnuczce, czy nie? To znaczy to tak, mam wspaniałą córkę i jej córkę. Miałaś ją pozdrowić. Tak, pozdrawiam Dorociu, moja kochana. I ona ma córkę i teraz synowi urodziła się nasza Adusia. Adrianowi Adrianna się urodziła. No patrzcie, dwumiesięczne państwo. Dziecko. I słuchajcie, ja mówię, jak syn, bo codziennie na kamerce tam mi pokazuje na chwilkę, wiecie, tak ten, to ja mówię, pokaż mi moje lekarstewko, nie? Jak ja zobaczę te pysie, te wałeczki na tych nóżkach. Czyli nasze endorfinki. Ja, dosłownie. Nasze endorfinki. Natomiast jeśli chodzi o opiekę, ja, córka ze mną mieszkała przez pierwsze 3 lata, jak wnuczka się urodziła, więc ja się tam wyeksplatowałam. Tak. 24 lata. Teraz bardziej na dochodzącą. Tak, no syn stwierdził, że jak będę im potrzebna, to na pewno się po mnie zgłosi. Ja mówię, no uważaj, bo ja nie wiadomo, czy ja mogę się na pewno zgłosić. Mogę nie móc. Tak. Czyli krótko mówiąc, dla ciebie takim źródłem energii jest też relacja z dziećmi, z wnuczętami, z bliskimi osobami. Tak, bardzo osobami. Stawiam na rodzinę. Wiecie co, ja nie wiem, mi się wydaje, że kiedyś jak byłam młodsza i ktoś mówił o rodzina, to takie trochę sloganowe dla mnie było. W tej wyświechtane, tak, nie? Tak, wyświechtane. A to się A w tej chwili okazuje się, że ta rodzina to jest podstawa, tak? To są te korzenie i no ja z tego czerpię, ale nie tylko. Spotkania towarzyskie z moimi dziewczynami. Czyli kontakt różne, po prostu. Kontakt z drugim, słuchajcie, człowiekiem, krótko nic mówiąc, więcej. Jeżeli, wydaje się z tej rozmowy, że oczywiście każdy z nas może mieć tą ładowarkę gdzie indziej, ale że uniwersalną ładowarką są relacje. Zgadza się. Tak, i my czy potwierdzisz to, Kingo? Tak, jak najbardziej. My jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, więc ta wielopokoleniowość jest tutaj bardzo ważna. Wnuki potrzebne są babciom, babciom potrzebne są każdą wnuki. Stronę. W każdą sieć stronę. Relacji. I tutaj nie chodzi o taką opiekę 24/7 i eksploatację, ale uczestniczenie, żeby nie wychowywać wnucząt, tylko żeby je rozpieszczać. Ja to cały czas podkreślam paniom, które już mają wnuki, żeby je rozpieszczać. Wszystkich trzeba rozpieszczać. Nie wolno rozpuszczać, ale trzeba rozpieszczać. Bo my mylimy rozpieszczanie z rozpuszczaniem. Tak? Rozpieszczanie jest niezbędne, z rozpuszczaniem ostrożnie. Ja chciałam powiedzieć na zakończenie, bo nie mogę się oprzeć, że dla mnie jednym z głównych, dla mnie osobiście, źródeł energii są relacje, ale jest to, co powiedziałaś też ty, Kingo, czyli działanie tutaj dla was. Wasze komentarze, wasze informacje o tym, że to, co robię i wspólnie z zespołem robimy, poprawia wasze życie, zmienia coś na lepsze, do czegoś inspiruje, czegoś nowego uczy. Dla mnie jest to ta misja, którą tutaj mam taką wewnętrzną, powoduje, że ja jestem po prostu tak pełna pomysłów, co ja jeszcze bym chciała wam pokazać, do czego ja bym was jeszcze chciała nakłonić. No się już i rozbieram, i ubieram, i odchudzam, i gotuję, i robię wszystko, bo uważam, że warto też się inspirować fajnymi osobami. Nie bądźmy sami w tym. W ogóle nie próbujmy być sami. Wyjdźmy do ludzi. Koniecznie. Online'owo, w realu, do sąsiadów, gdziekolwiek. Róbmy coś dla innych, miejmy dobre relacje i
cieszmy się, jeżeli możemy komuś podać w życiu rękę i łatwiej mu będzie przez to życie iść. A co odbiera tobie energię? Co mi odbiera energię? Mi odbiera energię takie, powiedziałabym, zagubienie literki D. Chcecie wyjaśnienia? Bardzo, tajemnica. No ja, tak. Dlatego, że przy tym, co robię, jestem w tej chwili osobą rozpoznawalną społecznie, publicznie, popularną. To jest bardzo miłe oczywiście. Natomiast najbardziej mi odbiera energię, kiedy ktoś bardzo szybko idzie w ocenianie bez doceniania. Czyli zagubienie literki D, ja przyjmuję bardzo chętnie różnego rodzaju prośby czy uwagi, jak one są konstruktywne. Ale jeżeli ktoś wie lepiej o mnie, zanim zapyta, ocenia coś, przypisuje temu, nie wiem, negatywne intencje, to mnie ten brak literki D bardzo boli. Bo ja chętnie posłucham uwag i wskazówek. Tak? Mówiliście do mnie, co ty wiesz o zdrowym gotowaniu? Sama jesteś gruba, więc guzik wiesz o zdrowym gotowaniu. No to się wzięłam i pokazałam, że 15 kilo jest mnie mniej i już teraz się nie możecie czepiać. W związku z tym no słucham się. Już teraz tak. Mówicie, przerywam gościom, pracuję nad tym. Więc konstruktywne wskazówki są fajne. Ale jeżeli ktoś się posuwa do niefajnych ocen, nie wiedząc, jakie jest źródło działania czy intencja, czyli zagubienie literki D... W ogóle w życiu. Uważam, że zaczęliśmy się nadmiernie oceniać, a za mało doceniać. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. I także literka D na plan. Tak, media społecznościowe w ogóle teraz pokazują, jaki mamy trochę sztuczny świat, na który oczywiście nie zwracajmy uwagi, tylko doceniajmy to, co Beatka dla nas wszystkich tutaj robi. Dzięki wielkie. Bardzo się cieszę i będę robić, póki żyję, stoję i mówię. Słuchajcie, dziewczyny, jesteśmy solidni po czasie. Za chwileczkę nam się oponek nie uda usmażyć, a pewnie wszyscy mają ochotę je poznać. Bardzo wam dziękuję, Kingo. Dziękuję. Umawiałyśmy się długo, ale wreszcie się udało. Krysiu, mam nadzieję, że twoje marzenie w jakiejś części jest spełnione. Poznałeś Silver TV. Jest, jak najbardziej, dziękuję. A my bardzo. Poznałyśmy ciebie i tutaj poczytasz sobie w komentarzach naprawdę mnóstwo wyrazów sympatii, nie tylko ode mnie.